Zajmiemy się tutaj zmianą tonacji na gitarze i przy użyciu harmoniki ustnej. Trzeba wiedzieć podstawową rzecz taką, że korzystamy z gamy C-dur. I to są dźwięki C, D, E, F, G, A, H, C. C to jest na drugiej strunie, na pierwszym progu. D tutaj mamy o dwa progi dalej, na trzecim progu, palcem serdecznym, czyli C, D, pusta struna E1. To jest E, F na pierwszym progu, później G na trzecim progu, A na piątym progu, H, dwa progi dalej, i C, jeden próg względem dźwięku H. C, D, E, F, G, A, H, C. Także tutaj są odległości. Na przykład jeden próg to jest pół tonu. To jest pół tonu. Wszystko posuwamy o pół tonu do przodu. A dwa progi dalej to jest jeden ton. I w gamie C-dur mamy, między C a D mamy cały ton, czyli dwa progi. Między D a E jest też cały ton. Ale między E a F jest pół tonu. Między F a G jest cały ton. Między G a A jest cały ton, między A a H jest cały ton, a między H a C jest pół tonu. Czyli w gamie C-dur pół tony mamy tylko w przypadku, w dwóch przypadkach. E, F i H, C. Reszta to są całe tony. Takie są odległości między tymi dźwiękami w gamie C-dur. I teraz tak, mamy piosenkę na przykład w tonacji C-dur. Takie akordy mamy w jakiejś tam piosence. C-dur, A-mol, F-dur, G-dur. A chcemy mieć nie w tonacji C-dur, tylko w tonacji G-dur. I na przykład piosenka, jakakolwiek tam powiedzmy, zawsze patrzymy na pierwszy dźwięk podczas, w linii melodycznej, podczas śpiewania czy trwania melodii. Od jakiego dźwięku się zaczyna piosenka? Na przykład. Dan, da, dan, da, dan, 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 da, dan, dan. Czyli ten pierwszy dźwięk bierzemy pod uwagę. Mamy akord C, a dźwięk mamy tam, da, dan. Szukamy tego dźwięku, który to jest. Tam, da, o, pierwszy z brzegu, czyli na pustej strunie E1. I to się dźwięk nazywa E. Tam, da, dan, dan. A chcemy mieć to wszystko w tonacji G. Żeby takie same były układy tych akordów, tylko że w tonacji G, czyli musi się zaczynać piosenka od G, a nie od C. Czyli tak, liczymy teraz, jaka jest odległość. C, D to jest jeden ton, D, E drugi ton, pół tonu, czyli 2,5 tonu. 1 ton, 3,5 tonu, bo tu jest G. Czyli 3,5 tonu wyżej trzeba podnieść te akordy o 3,5 tonu do góry. Czyli pierwszym akordem będzie G. Tam było drugim akordem C, A. Czyli drugim akordem jest A. No to też 3,5 tonu. Cały czas wszystkie te akordy, które występują, podnosimy o 3,5 tonu, bośmy wyliczyli. Od C do G jest 3,5 tonu. No to tu mamy już podniesione, to jest G.
A mol podnosimy od dźwięku A. 3,5 tonu. Raz, dwa, 3,5. Czyli to jest dźwięk E. To jest dźwięk E podstawowy, taki na gitarze, uderzając w pustą strunę E1. A tu jest o oktawę wyższy. Ale to jest dźwięk E. Czyli będzie też akord E. Czyli mamy pierwszy dźwięk G. I tam było A mol, to i tu będzie mol, ale E. Czyli... Dobrze, i tam było... Następny był E. Podnosimy o 3,5 tonu. Raz, dwa, 3,5. C. Czyli tu F dur, to i będzie C dur. Czyli już mamy 3. G dur. No i tutaj ostatnim akordem był F i ostatni jest G. Czyli tak, jeżeli F to jest C, a G ma, było w tym podstawowym naszym, co na początku żeśmy te akordy, G, jeżeli mamy tu F i to jest, było F, a mamy teraz C, no to teraz będzie, jeszcze raz, C dur. I tu żeśmy doszli do tego, że mamy te akordy takie. Pierwszy G dur. Później E mol. C dur. No jak tam było F, G zakończenie, czyli G jest o jeden ton wyżej niż F, no to J, C będzie jeden ton wyżej, czyli C, D jest następnym, czyli D dur. Czyli mamy G dur, E mol, C dur, D dur. Czyli to mamy tą samą piosenkę, tylko że w innej tonacji. Czyli C dur było. Teraz przekształciliśmy na tonację G dur. No, mamy już zmienioną tonację z tonacji C dur na tonację G dur. Na razie tyle tego. Gdyby jakieś były wątpliwości, to w komentarzach proszę pytać to.